Hello, kochane, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was na makijaż i po raz kolejny zapraszam Was na test długotrwałości podkładu. Z racji tego, że zrobiłam rolkę z takim pierwszym wrażeniem wiralowego już podkładu Tirtir na Instagramie, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam, bo tam wrzucam coraz więcej rolek i staram się być bardziej aktywna. Więc pierwsze wrażenie jest na Instagramie. Zapytałam się właśnie Was tam, czy macie ochotę zobaczyć test długotrwałości tego podkładu. I bardzo duża część dziewczyn właśnie tam powiedziała, że tak, że bardzo, bardzo są chętne zobaczyć, bo to jest podkład, w którym zakochała się masa influencerów, poczynając od tych największych. Ja mam dwie wersje. Mam tą klasyczną i mam też wersję z SPF-em 50, więc dzisiaj nałożę sobie oba te podkłady i zobaczymy, jak będzie moja twarz wyglądała po kilku godzinach. Oprócz tego pokażę Wam fajną pielęgnację, w której się ostatnio zakochałam. Mam też nową kolekcję Giorgio Armani, między innymi bronzer. I ogólnie dzisiaj ten makijaż będzie dość lekki, przynajmniej taki jest plan, ale pokażę Wam taki duet do makijażu ust, który ostatnio bardzo mocno mi się spodobał i uskuteczniam, dzięki któremu po pierwsze mam trwały makijaż ust, a po drugie przemycam kolor bez efektu takiego przytłoczenia i mogę właśnie kolor nosić na co dzień, nie czując się przerysowana. Więc serdecznie zapraszam. Jedziemy. No dobrze, zanim zaczniemy, no to pielęgnacja. I mam nowość z marki Orientana. To dopiero wyszło, w sensie jakiś tydzień temu. I ja dostałam ten produkt jeszcze przedpremierowo, żebym mogła przetestować. To dostałam w paczce PR-owej, ale oczywiście takie przesyłki PR-owe nie zobowiązują mnie do niczego. Mogę przetestować. Na pewno marce będzie miło, jeżeli pokażę i wypowiem się na temat tych kosmetyków, ale wiecie, bez ciśnienia. Marki, przesyłki PR-owe nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji dla mnie. Mogę Wam pokazać, jeżeli mi się spodoba i jeżeli tak zdecyduję, że chciałabym pokazać te kosmetyki, ale wcale nie muszę. I marka się z tym liczy, więc to bardzo chcę Wam pokazać, bo są naprawdę świetne. Po pierwsze konsystencja. Wiecie, ja używam tych kosmetyków może 10 dni, więc o efektach ciężko się wypowiadać. Ale konsystencja i przyjemność stosowania jest naprawdę bardzo wysoka. Tym bardziej, że na przykład to serum jest super dostępne cenowo, bo kosztuje chyba 46 zł, więc naprawdę jest rewelacyjne, a ma tutaj naturalne składniki, fajną filozofię produkcji, naszą polską markę, dostępne jest praktycznie wszędzie, bo od sklepu internetowego Orientany po Hebe, więc naprawdę fajnie, ale słuchajcie, naprawdę przyjemność stosowania tych kosmetyków jest ogromna. Ma konsystencję taką, taką mleczkową, delikatne serum, ja nakładam pod oczy. W ogóle ono ma w składzie między innymi mikę, więc będzie delikatnie rozświetlać, ale nie takimi drobinkami. I to są właśnie takie konsystencje, które ja uwielbiam. Bo to nie jest, wiecie, taka woda, którą sobie nałożę i praktycznie po chwili nic nie czuję, tylko tutaj rzeczywiście czuć takie fajne, dogłębne, ale delikatne nawilżenie. To serum można też nakładać na powieki. Tak to dokładnie wygląda. Mamy tutaj peptydy, grzybek reishi, jeżeli dobrze mówię, masło ilpe, wąkrotkę azjatycką, a na stronie mogę przeczytać, że jest to kosmetyk wegański, 99,2% to składniki pochodzenia naturalnego. Dla osób w każdym wieku odmładzająco i profilaktycznie, skutecznie redukuje zmarszczki, cienie i opuchnięcia, działa liftingująco na skórę górnej powieki, natychmiast rozświetla skórę. I też doczytałam, że można stosować to serum właśnie tutaj między brwiami, na bruzdy, czy gdzieś w jakieś takie miejsca, gdzie widzicie, że Wasze zmarszczki się już zaczynają tworzyć. Ale w tym momencie mogę powiedzieć, że konsystencja bajka. Ono już się w zasadzie wchłonęło i serum to naprawcze do twarzy. I on ma bardzo podobną konsystencję. Tak to wygląda. Super leciutkie, konsystencja, która nie pogryzła mi się z żadnym innym kosmetykiem nakładanym później, czy to z filtrem, czy z podkładem. I tak samo to serum. Nie zauważyłam, żeby jakikolwiek korektor na tym źle wyglądał. Ale dla mnie takie serum pod makijaż to jest jednak
za delikatna konsystencja. Ja już od jakiegoś czasu, i to zresztą pewnie widziałyście, ja nakładam coś bardzo, bardzo bogatego, więc albo jest to właśnie krem z Veoli, ten o, albo maść z witaminą A. Czasami też nakładam wazelinę. Dobra, tym razem niech to będzie Veoli. I to jest właśnie taka warstwa okluzyjna, ten krem jest bardzo gęsty. I powiem Wam właśnie, że ta maść z witaminą A, czy ten krem, czy właśnie wazelina, sprawdza się fantastycznie pod makijaż. No po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię. Kiedyś kompletnie dla mnie nie do pomyślenia. A nie wiem, być może to wynika z tego, że ja mam coraz więcej zmarszczek. Więc tego typu ciężkie konsystencje u mnie pod okiem, pod korektor, sprawdzają się mega dobrze. Okej, dobra, to była pielęgnacja, więc jedziemy z podkładami. No i właśnie, na jedną stronę nałożę sobie ten, na drugą stronę nałożę sobie ten. Najpierw kilka informacji technicznych, czego możemy się spodziewać. Jestem na stronie Cosibelli i z tego, co kojarzę, jest to jedyny sklep w Polsce, który proponuje ten podkład. Mogę się mylić, poprawcie mnie, ale nie widziałam innego polskiego sklepu, który sprzedaje właśnie ten podkład. Tirtir Mask Fit Red Cushion, podkład do twarzy w formie poduszki z puszkiem. Oferuje długotrwałą formułę i ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, ale tutaj niestety nie jest napisane w jakim stopniu, czyli jaki jest faktor. Podkład ma wysokie krycie, a jego wykończenie jest promienne. Zawiera niacynamid, który zwęża pory, ujędrnia skórę i działa przeciwzapalnie. Z kolei ekstrakt z propolisu wykazuje działanie antyseptyczne i łagodzi wszelkie podrażnienia, a ekstrakt z kwiatów ketmi szczawiowej działa regenerująco i antyoksydacyjnie. Więc generalnie ma być to podkład, który jednocześnie bardzo mocno kryje i z drugiej strony też bardzo mocno pielęgnuje naszą skórę. Dodatkowo ma nam zapewnić ochronę UV, ale tutaj nie wiemy na jakim poziomie. Aha, i on kosztuje 115 zł. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten, więc przeczytam od razu opis tego, żeby nam się nie rozjechało, żebyście miały porównanie. I jego opis. Podkład do twarzy w poduszce zapewniający wysokie krycie i trwałość makijażu, czyli mamy to samo. Produkt zawiera w sobie pigmenty powlekane proszkiem, które utrzymują makijaż na miejscu, pozwalając cieszyć się efektem krycia przez cały dzień. Dodatek filtrów fizycznych wspomaga ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV, a niacynamid i ekstrakt z kwiatów róży francuskiej zmniejszają widoczność porów i poprawiają kondycję skóry. Podkład ma wygodne opakowanie, które z łatwością można spakować i wziąć ze sobą w podróż, a dołączony aplikator zaprojektowany tak, aby umożliwić precyzyjne i równomierne nałożenie produktu. I to rzeczywiście, powiem Wam, się zgadza, bo ja nie pierwszy raz testuję tego typu podkłady i tutaj te poduszki są naprawdę bardzo zmyślnie zaprojektowane. Nawet obejrzałam sobie filmik, gdzie dowiedziałam się, jak poprawnie trzymać tego typu puszek, więc nie tymi dwoma palcami, co u mnie jest takim naturalnym odruchem, tylko w ten sposób i dzięki temu mamy szerszy rozstaw palców, co daje nam możliwość nacisku tej poduszki po całej powierzchni. Dodatkowo sobie możemy jeszcze przycisnąć tym palcem i wiecie, jakby twardość tej gąbeczki jest taka sama w każdym miejscu, więc w ten sposób. Te gąbeczki są wyprane, bo ja już sobie testowałam te podkłady, zarówno jeden, jak i drugi, nawet ten różowy dałam do przetestowania mojej siostrze i ona stwierdziła, że to jest podkład, który jest jak beton, czyli ma tak mocne krycie. Więc tak, 24N latte i 23. I muszę to powiedzieć, bo naprawdę te podkłady są przepiękne. To jest forma puderniczki. Tutaj otwieramy. Tutaj trzymamy gąbeczkę. O, ona teraz jest wyprana. Pierze się naprawdę bardzo fajnie. Ja piorę mydłem. Później otwieramy i mamy podkład w formie gąbki. Czyli ta gąbeczka nasiąknięta jest podkładem i musimy nacisnąć, żeby podkład dostał się na gąbkę. Tylko teraz musimy uważać z ilością, bo on ma naprawdę mocne krycie. I ja właśnie kręcąc rolkę na Instagramie nie spodziewałam się aż tak mocnego krycia i moje takie jedno zanurzenie pozwoliło mi opracować całą twarz. Więc naprawdę trzeba uważać. I w tym momencie, ok, tak to wygląda,
W tym momencie mam wrażenie, że ten odcień 24N będzie dla mnie za ciepły, za ciemny, bo on ma sporo żółtych pigmentów. To są kosmetyki koreańskie, więc ten żółty pigment tam jest bardzo mocno zauważalny i obecny w kosmetykach kolorowych. Dobra, jak widzicie, mam sporo zaczerwienień tutaj, koło nosa, więc jedziemy. No dobra, ja będę klepała i opowiem Wam jeszcze o sposobie aplikacji tego typu podkładów, więc na pewno nie przeciągamy, tylko klepiemy. I to klepiemy taką dobrą chwilę, żeby ten podkład stopił się z naszą skórą. Widzicie, odcień, no ciepły. Ja się postaram rozprowadzić to, co nałożyłam tym jednym zanurzeniem, co wydawało się, że naprawdę jest niewiele tego podkładu tutaj na gąbeczce. Postaram się rozłożyć to właśnie na połówkę twarzy i nie będę dokładała. Tutaj ilość też ma ogromny wpływ na trwałość, więc im więcej będziemy go nakładały, tym ta warstwa będzie grubsza i on może nie utrzymywać się tak ładnie. No i oczywiście warstwa też będzie widoczna. Ale w taki odpowiedni sposób zaaplikowany potrafi dać przepiękne wykończenie. No nie wiem, może jeszcze odrobinę dołożę, żeby gdzieś sobie tutaj jeszcze wyrównać, ale tak naprawdę z wyczuciem. Dobra, już widzę, że coś się zadziało, ale teraz też tak, wiecie, kombinuję w głowie, bo w momencie, kiedy ja go nakładałam na Instagramie właśnie i robiłam test pierwszego wrażenia, to ja nałożyłam taką sporą dawkę kremu z filtrem z Veoli. To jest krem nawilżający, a teraz jak widziałyście, ja nałożyłam tylko serum, bo tak, wiecie, no chciałam przetestować trwałość, więc nie nakładałam jakiejś grubej warstwy właśnie SPF-u, żeby dać jak największą szansę na utrzymanie się na mojej mieszanej skórze. Zresztą też właśnie dlatego Wam opowiadam, jaką pielęgnację nakładam, no żebyście miały jakieś odniesienie. Więc na kremie z Veoli, na tym, on był o wiele dłużej plastyczny. Ja mogłam sobie tak, wiecie, doklepywać i bawić się trochę z tym podkładem. I jednocześnie on się naprawdę też długo utrzymał na mojej skórze, mimo tego, że właśnie nałożyłam bazę w formie SPF-u, no ale właśnie był plastyczny dłużej, a teraz szybko zastyga. Więc ja sobie wilgotną gąbką jeszcze może go tutaj... No nieźle się przykleił. Wiecie co? Nie. Nie, 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 nie. On zaczął sztywnieć. Dobra, ja to muszę zmyć. I nałożę krem, taki bardziej nawilżający. Bo nic takiego się nie zadziało w momencie, kiedy testowałam właśnie ten podkład na Instagramie. Zrobiłam dokładnie tak samo, czyli baza nawilżająca. Jednak samo serum w tym wypadku to jest trochę za mało. Ale fajnie, że takie rzeczy się dzieją, bo... No bo wy widzicie na żywo, dokładnie, dokładnie tak, jak sprawy się mają. I ja też szukam rozwiązania. Tym bardziej, że właśnie to pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Okej, ja teraz muszę dać chwilę czasu kremowi, żeby się... Chłonął i pojedziemy jeszcze raz. No dobra, podejście numer dwa. Kurczę, no nie odpuszczę, bo naprawdę mi się bardzo podobał efekt tego podkładu. Tyle. Nakładam tyle i zrobię to szybko. Ale to możecie zobaczyć w tym miejscu na przykład, nie? Jaki ma poziom krycia.
Dużo lepiej. On potrzebuje mieć po prostu bogatą bazę pod spodem. No dobra, tak to wygląda na połowie twarzy. I już tak mocno nie bawiłam się z nim. Czyli po prostu nałożyłam taką jedna cienka warstwa. To jest jedna cienka warstwa. Nałożyłam i zostawiłam. Więc tak to wygląda. I lecimy z drugim. Czyli tutaj mamy już SPF 50 i troszeczkę inne składniki pielęgnacyjne. Gąbeczka. I ten odcień jest troszeczkę jaśniejszy. Ale widzicie, tu się wydaje, że tak naprawdę na tej gąbce niewiele jest, a tutaj jest naprawdę wystarczająco. No, spora różnica w odcieniu. Ten jest bardziej beżowy, no i też sporo jaśniejszy. Ale tutaj już się tak nie wybijają te żółte tony. I aplikacyjnie też, ale to już tak z doświadczenia, bo ten jasny nakładałam kilka razy na swoją twarz wcześniej. Aplikacyjnie mam wrażenie, że ten wybacza więcej, bo nakładałam go właśnie dlatego, że on ma SPF 50, nie nakładałam go na ten krem, tylko właśnie bezpośrednio na serum i z tym podkładem się nic takiego nie działo. Dlatego tutaj zachęcona tym efektem, jaki dawał mi ten podkład w poprzednich dniach, nałożyłam go, ten czerwony, tylko na serum. Więc od razu Wam mówię, że tutaj jakoś tak aplikacyjnie ten mi lepiej siedzi. No oprócz tego, że jest trochę żółto i mi to bardzo przeszkadza, to jednak ta strona jakoś, no nie ma dużej różnicy, ale jakoś tak wydaje mi się, że ta strona wygląda lepiej. Może też dlatego, że właśnie kolor jest bardziej dopasowany do mojego odcienia skóry. No nie, nie, zdecydowanie. Jeszcze tak, wiecie, z bliska, ale tak maksymalnie z bliska, jak się przyjrzę, to ta strona wygląda właśnie bardziej plastycznie, miękko. Ta też wygląda ładnie, to tak, żebyśmy się zrozumiały, ta też wygląda ładnie, ale jak teraz porównuję sobie dwa, to ten jasno-różowy wygląda lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Korektor NAM Black Rose and Botox Like. Napisałyście mi w komentarzach, że ten korektor nie lubi się z pudrem pod oczy z afektu. No ja to widziałam. Bardzo jestem ciekawa, jak sprawdzą się kosmetyki do konturowania z marki Giorgio Armani. Tak, zrobiło się jakby luksusowo. I pierwszy niech będzie róż, a raczej jest to Cheek Tint w odcieniu 50,5, chociaż z tego, co czytałam, to najpierw powinnyśmy nałożyć brązer, chociaż jest to brązer w kamieniu, a dopiero później róż. Natomiast chyba nie chcę ryzykować i zrobię to w kolejności, w jakiej mnie uczono, czyli najpierw produkty kremowe, a dopiero później w kamieniu. Ok, aplikator tradycyjny, jak do błyszczyka. Jaki ładny kolor, ojeju! No po prostu letni sorbet. Ciekawa jestem, czy nie rozpuści mi podkładu, bo ten już zastygł, ten pod spodem. Ha, rozpuścił. Dzisiaj dzieją się wszystkie rzeczy. Widzicie to? O, teraz widać. Kurczę, co z tym zrobić? Nie wiem. Pomyślę o tym za chwilę. Na razie zobaczymy, czy tutaj. Ale tutaj, nie wiem, tutaj mam wrażenie, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale oczywiście mogę się mylić. Tutaj nie widzę takiego efektu. Jest śliczny. Ogólnie róż jest przepiękny. W miejscu, gdzie nałożyłam na zastygnięty podkład, który właśnie stygnie, no to zrobiła się dziura.
Słuchajcie, nie bardzo mam pomysł, jak to zakleić, ale jakby drogą dedukcji nie mogę nałożyć nic, co ma podstawę wodną, czyli nawet jeżeli chciałabym spryskać tą mgiełką, to mam wrażenie, że po prostu tu się wszystko rozsegreguje, czyli się po prostu nie będą chciały konsystencji połączyć i jeszcze narobię sobie większej bidy. Na logikę wydaje mi się, że po prostu inny kremowy kosmetyk mógłby sobie z tym poradzić. Nie chcę nakładać innego podkładu, ani nie chcę dokładać tego podkładu, bo to nie miałoby sensu. On po prostu nie zakryłby tej tutaj dziury. Na moją logikę jedyną opcją będzie nałożenie różu w kremie. No i cóż, no i po prostu ten róż przetestuję sobie przy innym podkładzie, bo widzę, że naprawdę ma fajny potencjał, bo wygląda przepięknie. Okej, uratowany. I tutaj miałam nadzieję właśnie, że coś takiego się zadzieje, czyli tłuszcz rozpuszcza tłuszcz i stworzyła mi się tłusta konsystencja, bo róż rozpuścił podkład, który miałam pod spodem, ale w takim pozytywnym znaczeniu, czyli połączył się z nim. I przepięknie rozprowadził się na policzkach. I w momencie, kiedy ja testowałam ten podkład właśnie na Instagramie i moje pierwsze wrażenie, nakładałam ten róż, nakładałam właśnie róż z afektu, więc nic takiego się nie zadziało niepokojącego, co mogłoby zapalić czerwoną lampkę. A tutaj ten tint podejrzewam, że jest po prostu na bazie wody i nałożony już na taką zastygniętą warstwę podkładu, spowodował to, co spowodował. Czyli jednak wiecie, makijaż, no niby nie fizyka kwantowa, ale jednak pewnych zasad należy się trzymać. Puder standardowo, czyli Golden Rose Translucent, nie, Longwear Finishing Powder, ale tak, Translucent. Ok, dokończamy makijaż i teraz ten podkład już jest jakąś chwilę właśnie na mojej twarzy i słuchajcie, w tym momencie wygląda lepiej niż te 15-20 minut temu, bo on już właśnie zdążył się zaznajomić z, nie wiem, z moim pH, z produkcją mojego sebum i wygląda lepiej niż te 20 minut temu. Zdecydowanie lepiej. Dodatkowo ja nałożyłam puder matujący z Golden Rose też tutaj na boki twarzy, żeby utrwalić cały makijaż, bo będę nakładała pudrowy bronzer. I on wcale nie wygląda jakoś tak turbo matowo. Pokazuję Wam teraz tą ciemniejszą stronę. Mimo wszystko, gdybym teraz miała, tak wiecie, decydować, to mimo wszystko podoba mi się bardziej ta strona jaśniejsza, chociaż teraz w zasadzie nie widać różnicy w kolorystyce. Róż, puder, korektor i tak dalej, to wszystko się wyrównało i teraz nawet nie widzę, żeby ten podkład był tak mocno żółty, co powiem Wam, przez właśnie kamerę telefonu jest zupełnie inaczej odbierane. Wejdźcie sobie naprawdę na Instagrama mojego i zobaczcie tą rolkę nagraną telefonem, jak odcień tego podkładu jest ciepły w telefonie, bo on naprawdę nie jest aż tak mocno żółty. No zobaczcie, jeszcze zrobię Wam na pewno zbliżenia w świetle dziennym. Telefonem albo kamerą, nie wiem, zobaczę, czy mi będzie łatwiej, tak żebyście mogły sobie porównać właśnie te odcienie, ale teraz mam w głowie, jak ten podkład wyglądał w telefonie, jak go wrzucałam na Instagrama, to rzeczywiście, no żółtko było niesamowite. Dobra, on w tym momencie wygląda w ten sposób, podoba mi się zarówno jedna, jak i druga strona, chociaż gdybym miała właśnie decydować na podstawie aplikacyjnej, to wybrałabym tą stronę jaśniejszą, bo tutaj nic się nie działo. Podkład fajnie sunął, ładnie się rozprowadzał. Nakładałam go też na takiej uboższej pielęgnacji, czyli tylko na serum i on się naprawdę świetnie aplikował, bez żadnych smug, nie zastygał, nic mi się nie odklejało. Tak tutaj widziałyście zresztą, co się zadziało. On potrzebuje mieć zdecydowanie bogatszą bazę. Więc tak to wygląda. Dodatkowo to, że tak szybko stygnie, może przysparzać problemów w kolejnych krokach makijażowych, jeżeli na przykład chciałybyście nałożyć jakiś kosmetyk na bazie wody, czyli na przykład jakiś
tint w postaci różu czy bronzera, no to co, to już może być problem. Fajnie, że te problemy wyszły tutaj na tym filmie, bo możemy je rozwiązać. Albo możemy skreślić ten podkład, albo możemy po prostu rozwiązywać problemy. Ja uważam, jestem z tych osób, że problemy należy rozwiązywać, a nie je mnożyć. No dobra, rozgadałam się, a jestem ciekawa strasznie tego bronzera. Nałożyłam róż, który z jednej strony wyglądał przepięknie, z drugiej strony coś się podziało nieciekawego, no ale na pewno będę testowała w kolejnych makijażach, bo jest cudowny. To jest taki właśnie pastelowy sorbet. Cudowny odcień letni. No i właśnie chciałabym przetestować jeszcze też bronzer w kamieniu. I on się nazywa Luminous Silk odcień 100. Nie pachnie, ale jest duży. Jest go tutaj 18 gram. Jest olbrzymi. Dobra, ja wzięłam sobie taki mniejszy pędzelek, bardziej precyzyjny, ale można też nałożyć go, myślę, większym pędzlem, bo to jest taki odcień jednak przybrązawiający, a nie konturujący. Na pewno nie pozostawia takiej pudrowości, nie zostawia takiej ciężkiej warstwy pudrowej na skórze. To na pewno, bo ja go w ogóle nie widzę. Nie widzę tej warstwy pudru. Dobra, jak się będzie rozprowadzał na drugiej stronie? Czyli najpierw mniejszym pędzelkiem postaram się skoncentrować ten kolor tutaj. Ładnie wygląda. Odcień nie ma w sobie takich cyglanych, czerwonych tonów, tylko jest raczej takim neutralno-ciepłym kolorem. O, nie rzeźbiącym, ale neutralno-ciepłym. Czyli generalnie będzie imitował taką naszą naturalną opaleniznę. Dobra, trochę większym pędzlem. Fajnie, że jest lekki. No, powiem Wam, że w opakowaniu wygląda dosyć ryzykownie ten odcień, ale na twarzy bardzo naturalnie. Mam nałożony bronzer, a ja nie widzę go na skórze. Nie widzę właśnie tej ciężkiej, pudrowej konsystencji, która jest charakterystyczna dla pudrów brązujących. Dobra. I na koniec usta. Wklepię sobie jeszcze jakąś taką znikomą warstwę podkładu, który był na gąbeczce. I teraz, słuchajcie, kombo, które ostatnio króluje u mnie na ustach, to jest Belle konturówka Longwear Lip Pencil w odcieniu 03. Czy się wyostrzy na tym maluszku? Jest. 03. Lata mi tu jakaś mucha straszna. I pomadka 04 Paese de Kiss Lips. To jest ta kolekcja pomadek matowych. Dobra, jest kontur i teraz trochę koloru. Kontur jest wyraźnie w brązowym odcieniu i teraz, mówiąc trochę, mam na myśli to. Ja czasami zostawiam te usta matowe, czasami nakładam jakąś odrobinę błyszczyka. Czasami też robię mniejszą kropkę, dzięki czemu tego pigmentu jest jeszcze mniej i ten odcień jest bardziej transparentny i taki jeszcze mocniej rozmyty. Ale słuchajcie, ta metoda, ta technika, czyli naprawdę mała ilość pigmentu rozsmarowana po ustach sprawia, że ten makijaż ust jest super trwały, naprawdę. On zostaje ze mną na kilka godzin. Wiadomo, że jak nałożę błyszczyk, no to ta trwałość nie będzie już taka duża, ale z kolei tutaj dostaję też komfort. No dobrze, moje drogie, tak prezentuje się skończony makijaż. I jeżeli chodzi o podsumowanie podkładu Tirtir, to mamy taką sytuację. I on w tym momencie wygląda bardzo naturalnie. Starałam się nie przesadzić i tutaj naprawdę wystarczy niewielka ilość. Tylko trzeba pamiętać o tym, że on też potrzebuje poślizgu. On potrzebuje bogatej pielęgnacji, bo mocno stygnie, chyba że macie naprawdę ekstremalnie tłuste skóry.
Więc takie są moje wrażenia odnośnie tego podkładu. Fajnie, że go przetestowałam jeszcze raz na innej pielęgnacji, bo moje wrażenia właśnie przy pierwszej aplikacji były trochę inne. Więc dzisiaj nauczyłam się czegoś nowego i fajnie, że mogę Wam to przekazać. Dodatkowo właśnie dlatego, że on stygnie, może tworzyć sytuacje niewygodne dla kosmetyków na bazie wody. Czyli po prostu macie zastygnięty podkład, jeżeli nakładacie jakiś róż bronzer, który jest w takiej formie bardziej wodnistej, a nie kremowej, no to mogą się potworzyć plamy. Ale jakby dla mnie to jest zrozumiałe, że formuła tego podkładu tak działa. Dlatego tutaj będą się sprawdzały albo po prostu pudrowe róże bronzery, albo kremowe, ale na zasadzie właśnie takiej kremowości jak ma afekt. No i właśnie afektem uratowałam sobie tą sytuację, bo zobaczcie, w ogóle nie widać, żeby tutaj jakaś dziura była. Dobra, trochę się rozgadałam, a jeszcze została druga połowa, ale tutaj, jeżeli miałabym wybierać, jeżeli byłabym laikiem makijażowym i miałabym wybierać spośród jednego albo drugiego, to zdecydowanie wybrałabym ten, chociaż tego absolutnie nie widzę w sieci. Wiralem jest ten, a ten moim zdaniem jest łatwiejszy w aplikacji, ma też ładniejszy odcień, ten 23, chociaż nie wiem, być może 23 dostępny jest też z tego, ale wiem, że w ogóle z dostępnością i z kolorystyką są problemy. Więc tak, tutaj aplikacyjnie on nie stwarza żadnych problemów, bo nakładałam go właśnie na takim lekkim serum i wszystko było w porządku. Ma też delikatniejszą formę moim zdaniem, no i też posiada filtr 50, więc w sumie jakby same plusy. Szkoda, że właśnie nikt o tej wersji nie mówi, bo ja uważam, że jest fajniejsza, ale ta też wygląda cudownie. Więc wiecie, ta wersja ma według mnie więcej pozytywów, no ale teraz najważniejsze, bo robimy test długotrwałości, jak oba te podkłady utrzymają się na moim mieszanej skórze. Wrócę do Was za około 8 godzin. Dobry wieczór, moje drogie. Jest godzina 18.56, prawie 19.00, czyli ten podkład jest u mnie na twarzy ponad 9 godzin, prawie 10, bo makijaż robiłam o około godziny 9.00. Dzisiaj jest niedziela, dzień mamy, więc chciałam zrobić szybko makijaż i wiedziałam, że ten dzień będzie dość aktywny i że ten podkład będzie miał też sporo do przejścia. Dobra, słuchajcie, dzisiaj dzień mamy 26 maja i na dworze było okrutnie gorąco, okrutnie gorąco. Ja po prostu czułam, że parowałam cała, więc też nic dziwnego, że moja twarz się błyszczy, ale też, co chciałam podkreślić, tutaj nie było napisane, że jest to podkład matujący, więc ja też nie mogę oczekiwać nie wiadomo jak mocno zmatowionej twarzy, ale niektóre podkłady właśnie matujące wyglądają po 8-9 godzinach bardziej świetliście niż ten. Więc ogólnie pod tym kątem jest super dobrze. No i co? Słuchajcie, zrobię Wam zbliżenie. Ok, teraz wszystko widzicie. Nie mam podkładu pogromadzonego. On ok, odbija światło, ale tak, nie mam podkładu pogromadzonego ani w bruzdach, ani z jednej, ani z drugiej strony. Z brody trochę zjechał. Z drugiej strony też wygląda dobrze. Tu widzę, że wytarł się trochę na nosie, ale to mogło być mechaniczne. Nosiłam dzisiaj okulary. Dzisiaj było na zewnątrz około 30 stopni, więc naprawdę sporo. No i oczywiście nosiłam okulary, ale wiecie co? Ja tutaj nie widzę, żebym miała jakieś straszne ubytki od okularów. Czasami mam okulary poodbijane aż w ten sposób, że robią się takie rowy tutaj na policzkach. W ogóle mam problem też z okularami, bo większość się jednak opiera u mnie na policzkach i w ten sposób niszczy mi makijaż. Ale może dlatego, że po prostu ja mam dość wystające kości policzkowe i po prostu wszystkie się tutaj odbijają. No dobra, ale wracając do podkładu, słuchajcie. On, no dobra, tak jak widzimy wszystkie na załączonym obrazku, błyszczy dość mocno, ale w moich zmarszczkach, zobaczcie, nic tutaj nie jest pogromadzone. W tych tak samo, poczekajcie, tak, w tych. W tych też się nic nie pogromadziło. Więc, no, jest ok, jest naprawdę ok, jak na bardzo wysoką temperaturę. Podkład, który teoretycznie nie ma być matujący, tylko producent obiecuje, że będzie się długo utrzymywał, no to ja tutaj przyklaskuję. Podkład się będzie długo utrzymywał na mieszanej skórze i dojrzałej skórze. I to chciałam podkreślić, że właśnie mimo tego, że ja już mam dosyć sporo tych linii, wiecie, mimicznych i po prostu zmarszczek, no to on nigdzie tutaj nie powchodził.
Więc pod tym kątem jest naprawdę bardzo dobrze. Czyli ja bym go spokojnie mogła rekomendować skórom dojrzałym. I takie też miałam pytania. Pytania też miałam na Instagramie odnośnie tego, do jakiego podkładu mogę go porównać. Biorąc pod uwagę ten mój ulubiony L'Oreal True Match Nude i Lancôme. Już Wam pokazuję. Poczekajcie, może ja się chociaż odrobinę przypudruję, bo trochę mi przeszkadza ten blask. Myślę, że tutaj też mogłaby zafunkcjonować technika, wiecie, dołożenia jednej cienkiej warstwy, bo ten podkład zrobił się taki właśnie plastyczny, że można by było jakieś ubytki tutaj właśnie dosztukować. Dobra, wracając do porównania L'Oreala i Lancôme, jak mają się te podkłady, czy jak ma się ten podkład tylko w dwóch wersjach, no to nijak. Po prostu to są zupełnie inne formuły, zupełnie inne wykończenia. Powiedzmy, że trwałość jest podobna, bo też utrzymuje się wiele, wiele godzin. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o poziom krycia, to absolutnie w ogóle nie można tego porównywać. To jest lekki, delikatny, też naturalnie wyglądający podkład, ale o zupełnie innym kryciu. Natomiast tutaj konsystencja też będzie inna. Nie wiem, jak do końca to określić. Może tak, to jest bardziej forma tradycyjnego podkładu o mocnym kryciu i długotrwałości. Natomiast ten będzie miał jeszcze mocniejsze krycie i bardzo plastyczne wykończenie. Z kolei będzie mocno zastygał, o wiele mocniej i o wiele szybciej niż ten, więc mogą być problemy z aplikacją. Trzeba tutaj właśnie nakładać bogatszą pielęgnację, myśleć o tym, że on mocno zastyga. Tu byłabym bliżej, że, ale też nie, bo to, no nie, nie, nie. To są zupełnie inne wykończenia, są zupełnie inne podkłady. Nawet zobaczcie, zrobię swatcha z kryciem. Tu będzie tir-tir. To jest jego poziom krycia. Tu będzie L'Oreal. Tutaj jest zdecydowanie więcej pigmentu. Tu jest formuła półkryjąca. Widzicie, jak mocno prześwituje struktura mojej skóry. I Lancôme. Ten ma formułę właśnie najbardziej taką tradycyjną, podkładową. Ale on też bardzo ładnie się utrzymuje. Ten ma właśnie taką półtransparentną, super się utrzymuje. No i ten jest najbardziej kryjącym, najszybciej zastygającym. Jest taki bardzo, bardzo jedwabisty pod palcem. Wiecie, bo ja nie nakładałam go palcem, właśnie, a moja ulubiona technika nakładania podkładów to jest jednak nakładać palcami, ale tak wiecie, jak teraz sobie rozpracowałam ten fragment na dłoni, to zobaczcie, jak on pięknie się tutaj wtopił w skórę. To są właśnie takie unikatowe formuły. Ciężko jest je do czegokolwiek porównać, bo jednak te podkłady, do których my się przyzwyczaiłyśmy, wyglądają trochę inaczej, mają też trochę inne wykończenia. Więc te podkłady koreańskie mają właśnie taki specyficzny wygląd. On jest świetlisty, zarazem taki miękki, gumowy. Do tej pory te podkłady, które testowałam, raczej nie gromadziły się w zmarszczkach, nie sprawiały właśnie problemów. Szybciej już miałam doświadczenia, że tego typu podkłady się wchłaniają, pozostawiając właśnie takie widoczne rozszerzone pory właśnie tu czy na nosie, a w tym momencie mój nos wygląda bardzo dobrze. Dobra, dziewczyny, bo ja bym mogła się tutaj jeszcze rozgadywać. I tak to właśnie jest. W pierwszym wrażeniu na Instagramie byłam pod wrażeniem, ale wtedy też nałożyłam go zbyt dużo i rzeczywiście miałam tą pielęgnację bogatszą, więc ja aplikacyjnie nie miałam z nim problemu. Natomiast zaskoczył mnie poziom krycia tego podkładu, więc tam po prostu nałożyłam go zbyt dużo i widziałam, że ta warstwa właśnie jest grubsza, dlatego dzisiaj ograniczyłam się do takiej naprawdę minimalnej ilości. Właśnie, jeżeli chodzi o
Wielkość tego podkładu, to jego tutaj jest 18 gram. Słuchajcie, nie wiem. Po prostu nie wiem, ile tego jest podkładu, przeliczając na mililitry, na jak długo wystarczy tego typu podkład, ale tak w momencie, kiedy ja go nacisnęłam palcem przed chwilą, no to ja czułam, że tego podkładu tam jest sporo. Ale biorąc pod uwagę właśnie stopień krycia i że na całą twarz potrzebujemy tak naprawdę jednego zanurzenia, to myślę, że będzie to bardzo, bardzo wydajny produkt. Kochane, mam nadzieję, że wyczerpałam temat podkładów StirTir. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawiałyście się, to znalazłyście tutaj kilka ciekawych informacji dla siebie i albo was przekonałam, albo zupełnie nie zniechęciłam, ale mam nadzieję, że trochę więcej wiecie po obejrzeniu tego filmiku niż wiedziałyście do tej pory. Żegnam się z wami. Idę podlać ogródek. Idę się ogarniać. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ja zawsze zapominam o tym fragmencie. To jest bardzo ważne, naprawdę. Ważne dla twórców wszelkiej maści. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, a także komentarza. To nam, twórcom, bardzo mocno pomaga. Dobra. Linki w opisie zostawiam jak zawsze. My widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia.